Już za kilka miesięcy kąpielisko leśne przemieni się w baśniowy park światła, w którym zobaczymy zaskakujące, interaktywne instalacje i iluminacje. Atrakcją w skali kraju będzie z pewnością Królowa Śniegu, Park Miliona Świateł. Unikalny spektakl świetlno-muzyczny zachwyci zarówno dzieci, jak i dorosłych. Tak naprawdę Zabrze się otwiera, choć myśląc o tym projekcie, myślałam przede wszystkim o Zabrzanach. Wprawdzie lato i cieszymy się kwiatami, cieszymy się zielenią. Tak jak powiedziałam, cieszymy się raczej terenami rekreacyjnymi, ścieżkami rowerowymi, ale tak naprawdę już myślimy o kolejnym sezonie, kolejnym pięknym czasie, który nas czeka. Zima też ma swoje uroki, to oczywiście Mikołaj, to święta, to śnieg, ale to też czas, który chcemy spędzić razem. Właśnie z myślą o tym nadchodzącym czasie zasugerowałam naszej spółce miejskiej zrealizowanie projektu, który widziałam w Wilanowie i widziałam, że cieszy się ogromną, ogromną popularnością, ogromnym zainteresowaniem. MOSiR podjął wyzwanie, MOSiR przygotował działanie, no i dziś możemy już mówić o tym, że przygotowujemy się do tego, by opowiedzieć po raz kolejny najpiękniejszą opowieść o przyjaźni, o miłości. Myślę, że wszyscy tęsknimy za przyjaźnią, za miłością. Oczywiście czas jest mało łaskawy, pędzi jak szalony, trudniej nam wszystkim się zatrzymać. Myślę, że najpiękniejsze znane bajki zatrzymają nas na chwilę. Królowa Śniegu, któż jej nie zna, któż nie zna dwójki dzieci, które przeżywają przepiękną przygodę, no i miłość i przyjaźń, które zdominowały tą bajkę wszechobecne. Coś wyjątkowego dla Zabrza, coś wyjątkowego dla naszej metropolii. Zabrze otwiera się szeroko i zapraszamy wszystkich, którzy już dziś na pewno gdzieś tam swoją ciekawość rozbudzają. Teraz kilka informacji technicznych. Projekt, który prezentowaliśmy, będzie realizowany przez 3 lata, od początku listopada do końca lutego każdego roku. Po tym okresie będzie te urządzenia, instalacje będą demontowane po każdym tym sezonie i ponownie montowane przed listopadem. Oczywiście powstaje pytanie, dlaczego akurat kąpielisko? Kąpielisko ma taki charakter, że właściwie najbardziej aktywnie odpoczywają Zabrzanie w miesiącach lipiec, sierpień. Pracowaliśmy nad tym, co wymyśleć, bo tak można powiedzieć kolokwialnie, żeby ten region, ten obszar, obiekt cały rok funkcjonował. Znaleźliśmy właśnie podobne projekty w innych miastach. Skontaktowaliśmy się z wszystkimi firmami, które w Polsce zajmują się tego typu projektami. To nas utwierdziło w tym, że to jest bardzo dobry kierunek. A teraz w naszych głowach niech zadziała wyobraźnia. Nasz autorski projekt, projekt Parku Miliona Świateł pod tytułem Królowa Śniegu, nawiązujący do baśni Christiana Andersena. Opowieść o przyjaźni, opowieść o miłości, wyrażona za pomocą światła. Miliony diod świetlnych zawartych we wspaniałych konstrukcjach, do tego atrakcje dla dzieci, górka lodowa, karuzela, zamek rozbójniczki, wiele elementów, przy których będzie można sobie zrobić zdjęcia, aleja zakochanych, no i kluczowy element, kryształowa komnata, olbrzymie 30-metrowe, o 10-metrowej wysokości, składające się z kilkuset tysięcy punktów, sterowane widowisko świetlno-muzyczne, jak i kalejdoskop kryształowych świateł, które będzie, mam nadzieję, bawiło i cieszyło wszystkich zwiedzających i stanowiło o zupełnie nowej jakości tego miejsca. Kąpieliska leśne zostanie zamienione w bajkowy świat i mam nadzieję, że milion ludzi będzie miało okazję do miliona uśmiechów i miliona zdjęć, które na tym wspaniałym miejscu w zimie, w okresie zimowym będzie można sobie zrobić. A zatem, kiedy zapadnie zmrok, w jesienno-zimowej scenerii przyjdzie ona, Królowa Śniegu. A wraz z nią, jak się łatwo domyślić, całe Zabrze.